Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej, trzeciej już części materiałów wideo od Waszego Rojcia w ramach gry Torchlight pod banderą cyklu Roy Playing Games i kontynuujemy naszą przygodę, naszą tułaczkę. Chcę sobie przypomnieć to wszystko, to zawsze mi się to myli, to sterowanie. Okej, okay, nie jest to potrzebne. Może się uda. Elegancko. Szybko. Ajajajajaj! Elegancko. Ładujemy. Tutaj na pewno trzeba będzie przytrzymać. Nie. Czyżbym coś pominął? Aha, po prostu trzeba kucnąć. Dobra, myślałem, że trzeba to przesunąć. Wow. To that fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Mnie strasznie podoba mi się właśnie konstrukcja, pomysł generalnie na poszczególne pomieszczenia wchodzące w skład aranżacji całego świata gry Lore. Okej. I wchodzimy. O! No, gaśnica. Nie przyda nam się. Nie tym razem. Aaaa! Rozumiem. Nie. Ajajaj, o to chodziło. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. I fajnie pod pierwszym przyciskiem myszki, to znaczy oczywiście lewym. Zamach toporkiem, pod prawym celowanie, oddanie strzału z rewolwera, czy pewnie aktualnie dzierżonej broni palnej. Bardzo fajnie to wygląda. Może uda się nie zmarnować amunicji. No. No co jest? Aj, dobrze. Udało się. I wskakujemy. Gęsto, obskurnie. Kręcimy klimat. Może zwykły zamach wystarczy. Nie chcę wiedzieć, co się tam za kanapką stało, ale... Done is done. Okay, pokonujemy kolejne piętra. Ajajaj. Już nie lubię ten efekt. W ogóle bardzo chciałem Wam podziękować za bardzo fajny odzew pod ostatnim materiałem pod kątem wymieniania się fajnymi grami właśnie z gatunku platformówek. Nie o to chodziło. Kurczę, o co tu? Czy tu chodzi, żeby gdzieś strzelić?
Nie wydaje mi się. Nie, no bo tu to normalnie... A nie, dobra. Myślałem, że tam jest po prostu przepaść. Jasna cholera, co jest? Przecież tam nie wejdę, nie ma opcji. Chyba, żeby to, że to jest kwestia... A, o to chodziło. Odbijane. Dobra. Kolejna kondygnacja z głowy. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Dobra, tu się niestety niespecjalnie uda. Nie wiem, czy to o to chodzi. Aj. O to chodziło. Dobra. Czyli wracamy. No i elegancko. Strasznie mi się podoba taki spokojny exploring. Brakowało mi tej gry, ale w kwestii przygodówek wymieniłem ostatnio dość duże, w które ja grałem. Okazuje się, że wgraliśmy dużo podobnych gier. Z dzieciństwa pamiętam, oprócz oczywiście Mario i tak dalej, Królik Jazz Jack Rabbit. Jazz Jack Rabbit 2. Świetnie mi się to grało właśnie między innymi z siostrą, jak miała wtedy niewiele lat. Fenomenalnie, ale przeklimatyczna gra. W ogóle fenomenalne połączenie steampunku z przygodówką. Mowa tutaj oczywiście o machinarium. Nie mówiąc już o muzyce, klimacie, takiej dystopii. Ta gra była taka... No, ona nie była jakaś taka... pozytywna, tak mi się wydaje. Natomiast strasznie swój specyficzny klimat. Strasznie lubię właśnie takie gry, jaką niewątpliwie była gra Machinarium. I świetnie, że powstają właśnie produkcje tego typu. Ale grałem kiedyś w taką jedną grę, której tytułu nie pamiętaj, właśnie może wy mi pomożecie. To był, nie wiem, czy ta gra nie nazywa się Zombie Harry. To była platformówka, w której walczyliśmy albo facetem, albo kobietą. Strzelaliśmy do zombiaków, oni powoli chodziły, te zombiaki. Ostrzeliwało się głowy, masakryczną ilość różnych rzeczy się robiło. Rzucał się takimi fajnymi granacikami, które potem wybuchały. Bardzo taka krwista na zielono, tak to nazwijmy, gierka. I nie wiem, czy się właśnie Zombie Harry nazywało, czy jakoś tak. A jeśli wiecie, o co chodzi, to serdecznie wam... A, dobra, już wiem, o co chodziło. Zagadałem się. Ale właśnie bardzo lubię wykorzystywać gry jako tło do pogadania sobie z wami na różne tematy. Tematy wszelakie, o wszystkim i o niczym. Elegancko. Z przykopem. Czekamy, jak przeleci. Nie, po prostu chyba o to chodzi, że się mamy przed nim skryć. Dobra, o to chodziło. Ajajaj! Cholera, no tak, a to często tak bywa. Chce człowiek przeskoczyć i ciul, ciul, ciul. Jeb, dupa. Ach. Dobra.
that's the helicopter chasing my friends. Let's go, quick. My friends are in danger. Jasna cholera, no! Kurwa! Nazywajmy rzeczy po imieniu, emocje, kurwa macie. No, po prostu. Ło! Nie wiem, czy to do końca o to chodziło. A tak mi się wydaje. Teraz nie wiem właśnie, czy mamy spaść na linkę. Oby. Oby o to chodziło. Dobrze. Elegancko. No, co my tu mamy? Amunicje. Przeładowane, przeładowane. Ogarnąć, kurczę. Aj, dobra, męczysz się, wiem, że się męczysz. Dobra, spadajesz. Nie, dobra. You ugly fuck. Dobra, możesz majstrować, może apteczki jakieś będą. Wow. Dobra. Okej. Ajajaj, elegancko. Piękna gra, super zabawa. Nie, czy tu o to chodzi? Bo rozumiem, że przykrycie niespecjalnie dużo da w tej sytuacji. Nie. Dobra, bierzemy to stąd. Okej, elegancko. I ciśniemy dalej. Nie, czasem trzeba sobie pograć w takie gry, które wymuszają wprawienie w ruch szarych komórek. Inna forma satysfakcji płynąca z wykonania zadania. Dobra, ale mi się wydaje, że tam... Dobra, apteczka. Jebut! Ale nie mieliśmy iść przypadkiem właśnie tam, czy tam był secret? Tam chyba będzie normalna gra. Secret właśnie był w tamtym miejscu. Tak mi się wydaje. Już nie mogę sobie odmówić przyjemności od pierdolenia łba. Paris. Byłem w Paryżu. Ale pamiętam tylko Disneyland i wieżę Eiffla. Nawet nie wiem, czy w Louvre byłem, goddammit! Tak to jest, jak się za gówniarza jedzie w poważne miejsca. Ajajajaj. Co my tu mamy? Ucisk. Hopy! Okay, wychodzimy na powierzchnię. There's blood all over the driver's seat. My friend's been ambushed.
Niech sobie chodzą. Patałachy. Co elegancko. Och, ty w życiu. A, udało się. Zajebiste te obrazki są. Idealne na tapetkę nawet. Fajna kreska. Też właśnie kiedyś tak rysowałem. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh god. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? Kiedy otwieramy? Dzisiaj otwarcie Super Samu są mega przeceny. Ludzie już forsują drzwi. Nie, nie dam rady, nie wpuścimy ich. Szybko, szybko. Stare babcie. Zapierdalające z wózkiem, przekraczające prędkość światła. Jak kiedy przychodzi co do czego w autobusie, to w pół martwe. Sam, no mów do cholery, no! Women, children, my family. Carlos dead. And now you are too. To get to that safe point. Otworzyć im ten sklep, czy nie? Wow, dobra. Byku miejcie przy sobie, powiedz, że miałeś. Okej, okay, pistolecik. Bum, bum. To były jakieś drzwi? Wow. Fucking hell! Aha. Tu coś ciekawego. Rok! Hell. Ale tak u góry tam był secret. Dobra, już nie sprawdzimy tego. Trap door is locked. To open it, we need a four-digit number. I can't continue until the number that opens the combination is found. Oh, kombinacja. Może tu mamy jakieś wskazówki? To nam chyba nie pomoże specjalnie. Tak, tak mniej więcej wyglądały zeszyty Roya albo sprawdziany w podstawówce. Jasna cholera. Come here, come on, you motherfuckers! I'm not afraid any of you! A może się uda i może o to chodziło. Jeden, dwa, jeden, dwa! Kombinacja! Szybko, szybko, zanim wpadną! Kisiel sięga zenitu! No! Dajesz, dajesz, dajesz! Elegancko! Okej,
prąd został wyłączony. I no, odchodny szedzik. Szedzik. BUM! O, coś się nie śpieszy, szybciej! No, wchodzimy, wchodzimy! Jep, jep. Do końca o to chodziło, ale brakowało mi po prostu strzelania. Ups! Fucking hell! Co ja mam zrobić? Nie! Nie dało się przejść! To chodzi, że miałem ich wszystkich jednak mimo wszystko rozpierdzielić? No przecież walnąłem, no! Aha, chyba wiem, o co chodzi. To będzie diablo trudne. Żeby na odpowiednią wysokość to wsadzić, a potem zatrzymać. Dobra. Teraz to wyłączyć. Tak? Nie? Ach. Zdupiłem to. Kurde! Aja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 j. O co tu chodzi? Pewnie rozwiązanie jest banalne. No. Dobra. No nieważne. Szybko tu montujemy. Aha. Okej, wszystko jasne. No. O, fuck, no. Mały speedrun. Ajajajajaj. Spierdzieliłem to tutaj, ewidentnie, no. Dobra. Się pewnie zaraz przerwie, znając życie. Uff. Udało się. Shit. The end of the line. Nobody knows when the end will come.
until it's too late. Wyczuwam delikatną psychodelę, idealną, żeby zostawić was z malutkim niedosytem. Kochani, wracamy już za niedługo i będziemy kontynuować naszą mroczną, klimatyczną, przede wszystkim intrygującą i pieszczącą wszelakie zmysły przygodę z grą Deadlight od Patryka Rojewskiego. Specjalnie dla was, kochani, serdeczna tarcza Royplay Games. Ponownie dziękuję wam serdecznie. Hejas! Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the